Halo, halo, dzień dobry, witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Ludzi z Górniczej Doliny. Oczywiście, wow, ładna ta bariera nawet tutaj w tym DX-ie, także pięknie. Oczywiście, tutaj jakby leciutko przeoczyłem ten fragment, że on się tutaj teleportował, zobaczyć co z tym cieniostworem się stało tak naprawdę, znaczy do tego miejsca przynajmniej. Także ten wątek z tym druidem pasowałoby ogarnąć. Przy okazji, właśnie te piekielniki chyba potrzebuję zbierać, żeby sobie ogarnąć ewentualnie jakieś bonusy do many. Psiankę mam nadzieję, że nie, bo już dużo minąłem. No i faktycznie, zaczął się tutaj modlić. Witam. No i co? Zaraz zrobię tak, żebyś może nie musiał wstawać. Co zrobiłeś? Przykro mi, ale co mogłem zrobić? Wyglądał i zachowywał się jak zwierzę, zaatakował mnie, musiałem się bronić. Gdybym go nie zabił, sam już byłbym martwy. Lepiej byś umarł ty, a nie on. Trzeba było lepiej uczyć. Smuca się razem z tobą. Bogowie widzą, że nie chciałem tego jego śmierci i ty nie powinieneś życzyć ani mi śmierci. Czy tak nauczała Danos? Zmartwienie zwąciło mój rozum. Przepraszam, sam nie wiem, co mówię. Lepiej odejść. Nie mogę patrzeć na tego, kto zabił Glada. Tyle? Zbudź się! Czemu ty mówisz jak wyznawca śniącego? No i co, no i serio? Tyle? Szkoda, szkoda, szkoda. Ale być może ten wątek jeszcze się gdzieś tam rozwinie w trakcie gry, więc zostańcie z nami, bo być może kiedyś się dowiemy jeszcze czegoś więcej. Pisał tam jeden kolega, że troszeczkę te skoki są mało klimatyczne, ale one naprawdę bardzo, bardzo przyspieszają grę, jeżeli o to chodzi, bo... Znaczy wiadomo, można by było biec na miksturach niby też, niby racja, nie? Ale to zawsze jest takie... Halo, Gorn, widziałeś tego gościa? Nie, nie za bardzo, nie widziałeś. Więc może to i racja, nie? Ale zawsze się tak skakało w Gothiku. Jak się nie miało akrobatyki, to też się skakało, bo też to przyspieszało chód. Wtedy przy okazji nie mieliśmy żadnych mikstur, ale teraz moment. I tak chwilowo nie potrzebuję. Potrzebujemy tak, mamy... Zaraz, spod kamiennego kręgu. Moment. Ruiny. Przecież ja to oddawałem już. Saturaz ucieszył się, że odnalazłem ten kamień odniskujący. No to przecież właśnie. Czemu ja go mam teraz dalej? O co chodzi? Jeden oddałem, mam... Nie, dwa już oddałem, mam trzy. Tak jakby, czyli wszystko. Ale dobra, no to jest jakiś błąd tutaj widocznie. Się wkradł. Nie przejmujemy się tym za bardzo. Lecimy teleportacją do... Jezu, już pod dziesiątką. Teleport do Bractwa. To jest strasznie ładny efekt. No i, no i. A ciekawe jak tam Iberion swoją drogą. Nie jestem pewien, czy to tak ma być. Chyba nie. To może być coś w rodzaju buga. Niestety nie mogę, nawet myszki nie mam. Dobra, no to ZW, zaraz ogarniemy. No niestety, teleportacja się buguje, nie udało się tego zrobić też za drugim razem, więc musiałem się tutaj dostać metodą F8, tak zwaną. No i cóż, w obozie Bractwa, nie wiem, sprawdzę co u Iberiona, o, tak miałem powiedzieć. Jezu, o, u, mi się jakoś nie mogłem wysłowić, nieważne. Sprawdzę co u Iberiona. Być może chłopak już tam żyje czy coś, może wstał, może musiałem kawałek po prostu przejść. Jak już tu jestem, nie? To z ciekawości po prostu. Tu go dalej bronią strażnicy, więc jest szansa, że żyje. O, halo. Usiadł sobie normalnie. No to porozmawiajmy, koleżko, w takim razie. Jak już dobrze tutaj wyzdrowiałeś ładnie, to ja bym chciał może zostać guru na przykład. Przykładowo tylko. No. Zaznacz go. Zbudź się! Aha. Powiedziałbym, że dziwnie. Tak, mogliby tu na przykład stawić jakikolwiek tekst, że halo mistrzu, udało ci się zbudzić, dzięki za uratowanie mnie, masz tutaj 50 bryłek rudy i 100 doświadczenia, wypełnia na razie dalej swoje zadanie, potem porozmawiamy, nie, czy coś. I wtedy przechodzę do następnego rozdziału na przykład i zostaję guru. O, mówię wam, zatrudnijcie mnie do wymyślania jakichś tekstów, czy tam zadań, czy czegokolwiek, bo to jest normalnie, wiadomo, Rosjanie mnie nie zatrudnią, bo się nie dogadamy, ale jakbyście tworzyli jakiegoś moda, to chętnie mogę pomóc w takich rzeczach, jak tylko będę miał czas.
Znaczy, może nie we wszystkich, ale właśnie o takie coś można by było dodać, bo czemu by nie? No dobra, no to idziemy teraz na piechotę. Dobra, spróbujmy nie skakać. Zobaczmy coś takiego, czy by się to dało. 5 minut mi chyba to będzie za dużo. 2 minuty powinno wystarczyć. To jest prawdopodobnie szybsze. Prawdopodobnie, oczywiście. Moglibyśmy też użyć. A nie, nie moglibyśmy, bo to trzeba Marvina wtedy wpisać. Niestety to tak nie działa. Ten trik z bieganiem pod backspace'em, ale musi być aktywowany tryb Marvina wtedy, żeby pod backspace'em było bieganie. To, co w ciekawostkach pokazywałem kiedyś, jak pamiętacie. No to tylko tak po prostu pod to, żeby. No bo to jest seria na YouTube'a, nie? Żeby to w miarę szło. A żebym też nie musiał tracić czasu na dojście. Robić potem cięć, bo wiadomo jak to jest. Ale dobra, no mamy na razie te mikstury, można ich tam nakupić więcej, bo w sumie bryłek rudy nie brakuje, więc spoko. No ale na razie sobie dobiegamy tutaj elegancko, bo jeszcze tego kamienia nie wziąłem. Może coś tutaj się w górskiej fortecy też pozmieniało, zobaczymy. Z trolem było tak samo, z tym magnatem było tak samo przy Miltenie. No z Gornem się widać pozmieniało ładnie. Tutaj byłem ogólnie na live'ie do tego momentu mostu, pokonaliśmy po prostu golema. Młotem orków, który jest w jaskini obok. I co? No i tyle. I tutaj już dalej nie szedłem. Serafis, jakieś krucze ziele. No i jest Lester. Hej. Standardowe teksty. Wiesz. I on tutaj sobie idzie, szuka dokumentu. Wiem, ale. Dobra, ale zaraz. Trudno. To nieważne, moglibyśmy się rozejrzeć. Okej, okay, no i dobra. Tylko ja biegam niestety. No i właśnie to jest teraz lipa, bo będzie trzeba go jakoś tak ogarniać, żeby na pewno szedł. Się gdzieś nie zgubił. O, halo, tu jest górski mech. Nie wiem, do czego to się przydaje w sumie. Ale krucze ziele kojarzę, że było do czegoś potrzebne. O, dobra, skończył się. Minęło 2 minuty. No cóż, no to powalczymy sobie też i tutaj troszkę, jak tam poziom, nawet nieźle. Ciekawe, na którym się uda skończyć. Tam ludzie na tych fanpage'ach gotikowych grup i grupach gotikowych w sumie bardziej się wymieniają tymi statystykami i tak dalej. Ja się zawsze zastanawiałem, no dobra, no ale to im większy poziom masz, tym łatwiej ci jest grać, więc kozakiem jest być na przejść grę na jak najniższym poziomie tak naprawdę. No, zablokował się. Halo. Czemu Lester z łuku strzela? What the fuck? Prawdopodobnie powoduje to to, że Lester ma teraz handel dostępny. A wejście i wyjście z handlu u NPC-a daje im możliwość potem założenia jakiejkolwiek tam broni czy rzeczy, które mają najlepsze, nie? I w tym wypadku Lester gdzieś tam, nie wiem, może ja mu sprzedawałem nawet jakiś łuk, albo po prostu miał, chociaż wątpię. Patrz, racja. Dobra, dobra. No i teraz go po prostu założę automatycznie, strzały też skądś wziął. Ej, zarąbiście, ta druga poleciała od razu na Lestera. Ale to się drze, cholerstwo, kurde no. Straszna sytuacja. Ona strzała, pięknie. Dobrze, Lesterku. Jesteśmy tutaj. Ja cię tu gdzieś chyba zostawię. Dobra, ładnie. No i teraz nie mogę się ruszać. O, dobra. No, dobij, Lester, pięknie. Dobry strzał. Jesteś bardzo dobrym łucznikiem, jak na guru. Znaczy, jak na. No, nie wiem, nowicjusza. Pójdę rozejrzeć się na górze. Dobra, to ja się rozejrzę na dole. W takim razie. Więc takie tam różne. Tutaj będą jakieś szkielety chyba jeszcze. No spadaj. Cholera no. Zablokuje się taka głupia harpia. Aha, szkielety, o, widam. W sumie mam przecież te czary. A, ktoś też pytał właśnie. Czemu ja nie używam czarów za bardzo, skoro jestem jakiś taki magiczny bardziej. I chcę być guru. No dlatego, że właśnie widzicie, tak to się średnio w sumie opłaca. Jeszcze. I nie mam tak zbyt dużo many, więc kilka kul ognia i w sumie tyle. To się też długo ładuje. Warto by było być troszeczkę lepszym w te klocki. Jak będziemy guru, to myślę, że się bardziej tym zajmę. Będziemy mieć też pewnie mocniejsze jakieś czary.
Teraz żeś spadł. O, tańczy. Siuka, spłonął, dobra. Jak się zaczyna palić, to potem płonie, świetnie. Dobrze, także stara skrzynia, w której jest klucz, który się przyda. Na przykład nie mamy many, to można by było sobie ją troszeczkę tutaj odnowić, aby się teraz uleczyć czarem. Aha, i dźwignia jeszcze do otwarcia jest tutaj. Tutaj. Coś mi tu nie gra. Aha, trzeba było poczekać na dźwięk. No witam. Witam, witam. A jakby tak bryło u lodu w sumie. No, super, szkielecie. Fajny jesteś. Okej. To nie było demona czasem? Nie, w sumie chyba nie. Nie wiem, czy w dwójce tutaj nie ma demona jakiegoś. Może mi się z tym pomyliło. Kolejna stara skrzynia. No i tutaj napoje uzdrawiające znowu. Także wciul tego zawsze jest. Wszędzie i wystarczy na wszystko. Tak naprawdę. No ale i tak, pozbieram sobie elegancko. Ta alchemia, no cholera. Troszkę żałuję, że jednak jej nie spróbowaliśmy z samej takiej czystej ciekawości, jak to działa. Ale zawsze to może jest jakaś szansa, że na live'ie coś takiego by się mogło pojawić. Nawet na cheatach, nie? Tam gdzieś sobie się cofnąć. Jakieś tam save'y gdzieś wcześniejsze mam chyba nawet. I gdzieś na którymś live'ie sobie to przetestować. Tutaj jeszcze jest jedno pomieszczenie. Z harpiami. Właściwie z jedną? No okej, może i była w sumie tylko jedna. Piwo. Jakieś stare bronie niech sobie leżą. Tu mamy też piwo. Stare piwo. Troszeczkę. Siekiera, motyka. Tyle, tutaj nic nie było. No dobra, skoro nic to nic. To jeszcze zapis strzelę, bo dawno nie było. I w zasadzie możemy się wrócić chyba już. W sensie tutaj iść za Lesterem w tym momencie. Do góry. Po super drabinach. Z którymi pewien youtuber miał zarąbisty problem. Jak możecie pamiętać. Zobaczymy, jak pójdzie mi. W takim razie. Ta drabina jest spoko. Ta druga jest chyba zbugowana. I trzecia jest spoko znowu. Ale to na razie się rozejrzyjmy jeszcze tutaj dalej. Raczej nie powinno być problemu, ale save'a lepiej zrobić. O, halo. Masz jakiś problem? Co wy tutaj robicie? No nic, ja sobie w takim razie zaglądnę tutaj do kolejnej starej skrzyni. Akt własności. Nigdy... Właśnie zaraz, przeczytajmy ten akt. Ja go czytałem kiedyś, ale nie o to chodzi. Ok, 400 funtów... Cena 400 funtów złota. W ogóle takie coś było kiedyś? Bergmar. O, witam. No, Lester... Halo. Wyjął broń, dobra. Mam ten twój akt własności. Zbudź się. Znalazłem dokument. Dostałem co za to? Przyjmij te zwoje magiczne jako wyraz mojej wdzięczności. Zaczekam na ciebie. Dobra, dobra. Zwoje magiczne, spoko, spoko. Tam coś mi się przyda z tego pewnie. No to można telekinezą zrobić, ale też można tam doskoczyć w sumie. Ale jeszcze sobie sprawdźmy tutaj te tereny. Zawsze to jakieś harpie do zabicia. O, łóżko. Może harpio skorzystamy. Dobra. Na razie nie widzę tutaj nic nowego jeszcze. Więcej. O, bryłki. Pięknie. Jeszcze tutaj jest jedno... Co ty robisz, kobieto? No spadaj na dół, spadła na dół. No bo cię ściągnę, no. Ciekawe jak z kuli ognia sobie radzę z nimi. Szkielet średnio, ale może mam jakieś odporności. Tutaj ewidentnie lepiej. Jeszcze taki mały strzał. Fajnie, że można tutaj regulować siłę tej kuli ognia. Z jednej strony. Może... O co wam chodzi w ogóle? Głupie harpie. Okej, okay, kolejny poziom. No tej raczej nie dosięgnę tak łatwo, może łukiem. O. O, nawet do... Ej, niezły jestem z tego łuku. Wow. Mogę zacząć być łucznikiem. Parę strzałów i po harpie, nie?
Zarąbiście. Postać wielofunkcyjna. Coś jeszcze tam przeżyło w ogóle? Tu tyle, tu byłem. Tutaj jest Lester. Trzeba iść po prostu wyżej. No i zobaczmy tę drabinę. Zobaczmy, co to jakaś legendarna drabina tutaj jest w stanie mi zrobić. Pamiętam te odcinki u Gimpera, że tam nie wiedział, że F8 to będzie latanie też, nie? I mówi, że nie ma cheatów takich. No ale są. No to wystarczy zrobić tak. Także spoko. Co tu więcej? Jeszcze więcej harpii oczywiście. Tu można spaść. Znaczy w sumie akrobatyką to można przeskoczyć z tej dolnej platformy. Dobra. A u samej góry będą jeszcze jakieś fanty czy coś. Może jeszcze jakieś harpie. Ta chyba była dobra już. Jeżeli chodzi o jakość wykonania drabiny. Ale też w sumie tamtej nie testowali. Ja nie wiem. Musieli mieć testerów przecież, no. Hello. To nie jest tak, że robisz grę i będzie dobra od razu, tylko no trzeba potestować jakieś błędy. Oj. Lewo, lewo, prawo, lewo. Lewo, lewo, prawo, prawo, lewo, lewo na przykład. Dobrze. Dobrze, pięknie. Jakieś monetki. Co to jest? Miecz zwycięstwa. A to chyba tu było kiedyś faktycznie. No i dobra, skoro to mamy, to możemy sobie spokojnie przejść niżej. W sumie tutaj. A nie, jeszcze niżej. Jeszcze jedno pięterko niżej. O nie! No, przeżyłem jakimś cudem. Znaczy pewnie i tak bym się nie zabił, bo to jakoś... No i brak many. No, bo to jakoś wysoko nie było, nie? Ale... Ale okej. Okay. No, możemy w sumie 50. Ja mam chyba 50. 40... Nie. 50 równo. Okej, okay, no to pięknie. Halo? Chyba Lester zniknął. Czy coś... A nie, ja to tutaj czytałem i to zostało. Super. Dobra, spróbujmy bez telekinezy takie coś ogarnąć. Nie, dobra, chyba się tak łatwo nie da jednak, jak myślałem. Ale to nic, to mamy tę telekinezę. Wow, co to za efekt. No i poznikały przynajmniej te rzeczy. I dało się tutaj dostać na stówkę. Tylko ten naskok trzeba zrobić prawdopodobnie tak na końcu samym właśnie. Także już się praktycznie spada. No dobra, no to to mamy w takim razie. Mam kamień, Lesterku. Mam wszystkie kamienie, nawet o jeden za dużo. Teraz tak jakby. Obaj mamy to do następnego. Dobra, no i tutaj nie wydaje się, że coś by miało być jeszcze nowego do obczajenia, także chyba będziemy mogli sobie stąd po prostu pójść. Teoretycznie mamy te zwoje do Saturasa, zobaczymy czy on zadziałał, bo wcześniej działał normalnie. Wcześniej ta teleportacja była spoko, teraz coś nie za bardzo. Teleportacja do magów wody. No i uwaga. O. Tu akurat zadziałało. Tutaj też wolę zapisać, bo nie wiem, co z tymi kamieniami w końcu. Niby w dzienniku był wpis. Przecież oddawaliśmy ten kamień. A tu proszę bardzo, od nowa mogę go dać. Więc będzie więcej doświadczenia. Musisz, ruszaj, widzę. Dobra. Znalazłem, spotkał. Świetnie, jesteś nieustanny. Trochę takie 3500 doświadczenia za darmo. Brakuje je, oddałeś na. Dobra. Znalazłem wspaniale. Nie wiem, jak będziemy ci się mogli. Pójść teraz do Jordiana. Porozmawiaj. Dobra. I właśnie te mikstury sobie możemy też odebrać. Te pierwsze, nie wiem, może już tego tekstu nie będzie. Mam nadzieję, że znaczy mam nadzieję, w sumie przeżyjemy bez tego, nie? Ale... Ale hello. No i najpierw to, nie? Dostałem 20 mikstur. I teraz jeszcze nagroda. Chodź, nasz przywódca cały nasz obóz. Ach, co ja, przyjmij tę skromną nagrodę. No, też dostałem chyba 20. Jestem Rior. Witam, witam. Pokaż mi może, co masz do zaoferowania. Weźmiemy sobie... A kurde, to są tylko minutowe. Pierun. A, to takie tam, jak kula ognia mniej więcej, też chyba się ładuje czy coś. Woda. Ale ma tego, kurde, mnóstwo. Tych najsłabszych, ale spoko. Mikstur many. No nie wiem, coś tam ci mogę oddać, ale niekoniecznie. Nie mamy bonus mana. O, jest wyciąg życia w ogóle. Gdzie ja to zgarnąłem? Chyba po tym. Chyba w tej górskiej fortecy. To sobie można dodać. I tu też. O! O! Nie wiedziałem, że to mam. Spoko. To nam da możliwość zrobienia takiego fajnego triku.
Prawdopodobnie, mam 91 siły. Także możemy sobie zdjąć teraz amulet. Amulet siły chyba to był czy coś. Bonus do siły 10. Te pierścienie w sumie tak samo. Potrzebuję 7. Dobra, tu nie mogę wszystkiego zdjąć, bo teraz po zdjęciu tego mam 81. A potrzebuję 75. No to jeszcze nie, ale to mogłem sobie zdjąć. Zobaczmy, jakie mamy amulety. Moment, po kolei. Amulet magii. Bonus mana na przykład 10. Ewentualnie ochrona. Siła, no to nie. To jest to, to też nie. No to damy sobie te manę na razie. No ale potem i tak się będziemy uczyć, zdejmując amulety i tak dalej. Więc spoko. To mamy ogarnięte, te wszystkie kamienie. Tak by wychodziło. No i Saturasku, powiedz mi teraz. Czy możecie teraz mamy już wszystkie artefakty, ale barierę utworzyło. W całym kręgu wody nie ma dość mistrzów magii. I co teraz zrobimy? Wiem, ile już zrobiłeś dla naszej społeczności, ale w interesie wszystkich mieszkańców. Jeszcze jedno. Tak. Magów ognia? Przecież upadek bariery. Właśnie dlatego to przypomnij magom ognia. No dobrze. No dobrze, ale nic nie obiecuję. Musisz chociaż spróbować. Tylko jeden. Jeden. Nieważne. Weź tę magiczną runę jako znak. Dzięki jej pomocy będziesz mógł przeteleportować się do tej komnaty. Mam nadzieję, że to przekona naszych dawnych przyjaciół. No i dobra. Dostaliśmy runę. O, po prostu przy okazji się rozdział czwarty zrobił. No to pięknie. W Rizenie też rozdział czwarty weszliśmy w tym odcinku. Tutaj też w rozdział czwarty. Także w sumie wszystko super. Zastanawiam się teraz, bo troszeczkę jest to troszkę zawalone w sumie w tym momencie. I zastanawiam się, czy to robić. Bo prawdopodobnie przy tej zmianie rozdziału teraz stary obóz ma przerąbane, nie? Zrobimy tak, zrobimy drugi zapis na dwójce, bo jedynka jest jeszcze przed rozmową z Saturasem, bo tam zostało parę zadań, między innymi to śledzenie tych członków bractwa, jakieś tam pierdółki takie prawdopodobnie pozostawały, można by było je porobić jeszcze zanim przejdziemy w ten rozdział czwarty tak pewną już nogą, także pasowałoby to obczaić, zrobić jakieś konsultacje i tak dalej, więc myślę, że no tak, zapiszę sobie to na dwójce tak jak jest, ale prawdopodobnie wczytamy potem jedynkę czy coś, żeby, bo stary obóz chyba jest teraz zablokowany, chociaż może magowie ognia nie żyją, a może tam się da coś robić, no bo gdybyśmy byli strażnikiem, no to prawdopodobnie można by było tam chodzić normalnie, no bo skoro mielibyśmy zaatakować wolną kopalnię i tak dalej. No mniejsza, dobra, wiecie o co chodzi, także w tym momencie dobrze by było zakończyć ten odcinek. Może jest on nieco krótszy, ale wiadomo, z wiadomych przyczyn jest zakończony. No i zobaczymy się w następnym odcinku, zdecydujemy co będziemy dalej robić. Może ktoś napisze coś ciekawego też w komentarzach, także dzięki za oglądanie, trzymajcie się, cześć.